Siema. Hej. Słuchajcie, dostaliśmy dużo od Was zapytań, czy to na YouTubie, czy też na Messengerze, odnośnie jakie węzły stosujemy. I dzisiaj chcielibyśmy się razem z Andrzejem i z Wami podzielić tymi węzłami, które używamy na co dzień i w naszym przekonaniu są na tyle mocne, że je przede wszystkim stosujemy. Pierwszy węzeł, który wykorzystuję do łączenia przyponów, do wiązania agrafki czy krętlika, to jest taki. Przesuwamy żyłeczkę, plecionkę, obojętnie przez oczko, dwa razy w ten sposób, że mamy takie oczko. I okręcam tym wolnym końcem, tym krótkim, o plecionkę 10 razy. Okręcam ją tym wolnym końcem o długość tej plecionki, która idzie do naszego kołowrotka. I wolny koniec przekładam przez to oczko, które wcześniej zrobiłem i delikatnie zaciągam. Na końcu bardzo dobrze jest zwilżyć ten węzeł i go mocno zaciągnąć z każdej strony. Istotnym elementem dla mnie również jest, w jaki sposób zakańczamy tą wolną linkę, która nam została. Ja z reguły przypalam to tylko dlatego, że w ten sposób powstanie nam taka mała kuleczka. Najpierw sobie obetniemy. Ok, mamy obcięte. Słuchajcie, ten wolny koniec przypalam zapalniczką i powstaje taka drobna kuleczka, która nawet jeżeli węzeł będzie nam puszczał na tej kulce, to się dodatkowo oprze. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby on się w jakiś tam sposób rozplątał albo puścił, że naprawdę to jest solidny, fajny węzeł. W ten sam sposób możecie wiązać fluorocarbon do agrafki, szczególnie ten mniejszy, o mniejszej średnicy. Czarek przedstawił Wam węzeł, który łączy krętliki, przynęty z żyłką, czy też z plecionką. Ja Wam pokażę węzeł, którego ja używam. Nie znam jego nazwy, ale myślę, że jest prostszy jak Czarka. Przekładamy żyłkę przez przynętę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przekładamy przez otwór. Raz, przekładamy przez otwór, drugi raz, zaciągamy i teściowo możecie ciągać, a nie puści. Końcówkę obcinamy. Jest proste, a bardzo trwałe i wytrzymałe. Jeszcze mnie ten węzeł w żaden sposób nie zawiódł. Genialnie. Teraz chciałbym Wam zaprezentować węzeł, który stosuję przy łowieniu okoni, gdzie łączę fluorocarbon z plecionką, a możecie równie dobrze żyłkę tym sposobem łączyć z żyłką. Niemniej jednak, jeżeli macie wędki, które posiadają wąskie przelotki, ten węzeł bym sobie odpuścił, pokażę Wam kolejny. Ale to jest bardzo prosty i naprawdę mega skuteczny węzeł. Nazywa się, z tego co pamiętam, zderzakowy.
Mamy dwie linki, które łączymy z sobą w ten sposób, że są dwa końce i bierzemy jedną końcówkę fluokarbonu. Z reguły on jest grubszy, tutaj mamy bardzo cienki. Robimy pętelkę taką, takie oczko. I teraz tym wolnym końcem owijamy wokół zarówno linki, czyli tam plecionki, i tego fluokarbonu. Z reguły fluokarbon jest grubszy od żyłki czy tam plecionki, którą stosujemy, dlatego tu wystarczy, żeby tych oplotów było trochę mniej. Powiedzmy, zrobiliśmy 5 oplotów, zaciągamy. Oczywiście warto to wszystko nawilżyć, ten węzeł, i go jeszcze sobie na końcu dociśniemy. I teraz tym wolnym końcem plecionki robimy to samo, co w przypadku, gdy robiliśmy to fluokarbonem, z tym, że pamiętajcie, żeby ilość powtórzeń oplotów tą plecionką był większy, niż robiliśmy to w przypadku fluokarbonu. I zaciągamy. Zwilżymy węzełek i zsuwamy te dwa węzły do siebie. W ten sposób. Oczywiście te końcówki obcinamy. Maestro. Dziękuję. Ucinamy bardzo blisko przy węźle. I mamy węzełek. Chciałem wam zaprezentować węzeł, którym łączę na przykład, jak chcę zrobić przypon koniczny w wędkarstwie muchowym, to wiążę fragmenty żyłek tak, żeby zrobić przypon koniczny, czyli grubszą, cieńszą, cieńszą, cieńszą. Ewentualnie też może to być do łączenia przyponów jakichś tam, które mamy do żyłki głównej. Jest to węzeł chirurgiczny. Mamy dwa połączone fragmenty plecionki i przyponu, który chcemy połączyć. Robimy pętelkę z tych dwóch żyłek i przekładamy raz cały zestaw i przekładamy drugi raz cały zestaw, czyli plecionkę i żyłkę przez te oczko. Jak mamy to już przeciągnięte, to teraz zaciągamy, wilżąc, i mamy węzeł gotowy. I wystarczy dwa razy? Wystarczy. Bardzo szybki, fajny. Bardzo szybki, fajny węzeł. I powiem ci, Czarku, że jest bardzo wytrzymały. Wbrew pozorom prosty, ale jest naprawdę wytrzymały węzeł. I teraz końcówki obcinamy super świetną obcinaczką. Naprawdę fajny gadżet Robinson zrobił. Do czapeczki przymocowane są szczypczyki, znaczy obcinaczki, cyk, i mamy węzeł gotowy. Uwierzcie mi, że jeżeli coś puści, to nie puści na węźle, tylko puści przed węzłem. Naprawdę świetny węzeł do łączenia przyponów konicznych, żeby zrobić, czy też przyponów do żyłki, czy do plecionki. Chirurgiczny. Chirurgiczny. A wcześniejszy węzeł, który wam pokazywałem, zderzakowy, on generalnie ma dość, powiedzmy, znaczącą średnicę jako węzeł. Dlatego pokażę wam węzeł, który dość często wykorzystują również federowcy, spoikowcy, szczególnie przy tych wędkach, gdzie są bardzo małe, delikatne przelotki o małych średnicach. Ten węzeł ma mniejszą jak gdyby średnicę i dużo łatwiej będzie wam przechodził przez przelotki. Tutaj będzie to taka troszeczkę wzbogacona, lekko zmodyfikowana wersja węzła, i ten węzeł, z tego co pamiętam, nazywa się
węzłem Alberto. Bierzemy fluorocarbon, robimy pętelkę taką, łączą tutaj dwa końce i przez to oczko przeciągamy sobie plecionkę i ona sobie tutaj od dołu wychodzi pięknie. Teraz przytrzymam palcem i w tym momencie owijamy 10 razy, ja owijam 10 razy, jeżeli to są średnice dużo mniejsze, możecie 7 razy owinąć, ale ja obwijam to 10 razy. I tym wolnym końcem wracam sobie z powrotem też 10 razy. Raz, dwa, trzy. I teraz w pierwotnej wersji tamtego węzła było to, że tylko przeciągaliśmy tą wolną końcówkę jeden raz. Ja z kolei ten węzeł Alberto tą końcówką przewijam 3 razy przez tą linkę i muszę wyjść tą samą drogą, co wchodzi poprzednia plecionka, czyli plecionka, która łączy, jest doprowadzona do naszego kołowrotka. I to wszystko zsuwamy, słuchajcie. Możemy to oczywiście zwilżyć dla pewności i to ściągamy. Cały ten węzeł powinien się ściągnąć i końcówki obcinamy. Naprawdę solidny węzeł. Aż plecionka palce tnie. Węzeł Alberto. Trzecim węzłem, który chciałbym zaprezentować Wam, bardzo prostym węzłem, jest to, jak zrobić, jak dowiązać skoczka do muchy. I to polega na tym, to jest przypon koniczny. Przypon koniczny. No i co, bierzemy go w pół, wiążemy raz i dwa. W zupełności wystarcza. Nawilżamy. I mamy coś takiego. Mamy pętlę. Tutaj jest żyłka główna. Tutaj jest końcówka. Mamy pętlę. Taka duża? Taka duża musi być ta pętla? Nie. Znaczy może być jeszcze większa. Aha. Bo ja na razie pokazałem tylko na fragmencie żyłki. Okej, jasne. Robimy taką pętlę. I teraz przy pomocy świetnych urządzeń wybieramy sobie, na jaką długość mamy dać tego skoczka. Obcinamy tutaj. Nabijmy na to i mamy żyłkę główną i mamy skoczka. Obcinamy tą część, co została. Według mnie jest to fajny węzeł też do łowienia na dropshota. I tutaj wiążemy skoczka, tu wiążemy główną muchę i jest temat załatwiony. Prosto? Prosto. Da się? Da się. Pozdrowienia dla Grześka. Oczywiście. Teraz chciałbym Wam zaproponować jeszcze na sam koniec węzeł, a z tego co pamiętam nazywa się SC, jest to jak gdyby modyfikacja węzła, który się nazywa Yucatan. Jest on troszeczkę, powiedzmy, bardziej czasochłonny, niemniej jednak w moim odczuciu jest dużo bardziej wytrzymały i naprawdę godny polecenia. Jest to węzeł, którym łączę gruby fluorocarbon z plecionką. Węzeł ten wykonujemy w następujący sposób. Łączymy sobie odcinek plecionki z sobą, czyli mamy tutaj dwa końce.
bierzemy fluorocarbon i nawijamy te dwa końce 15 razy wokół plecionki. Następnie w oczko tej plecionki, tutaj w tą końcówkę, przekładamy końcówkę fluorocarbonu i to wszystko zaciągamy. Dobrze jest oczywiście tą plecionkę zwilżyć. I w wyniku tego generalnie powstaje nam już węzeł, który się nazywa Yucatan. Ale w moim odczuciu nie jest on tak, szczególnie przy dużych średnicach plecionki, nie jest on tak trwały. Teraz bierzemy wolny koniec plecionki, który nam tutaj powstał, razem z tą plecionką, która jest linką naszą główną, a tym wolnym końcem robimy takie małe oczko i przekładamy przez to wolne miejsce, tutaj przez to oczko, które nam się zrobiło. Dobrze jest mocno zaciągnąć tutaj te dwa końce. To taki jest stoper, który przytrzyma naszą linkę. Robimy jeszcze raz, czyli to oczko przekładamy z powrotem, ten wolny koniec zaciągamy. I ostatni raz robimy takie oczko, wkładamy wolny koniec w tą przestrzeń, zaciskamy. W tej chwili zrobimy dodatkowe oczko i tą wolną linką przekładamy 7 razy. Przekładamy między, oplotujemy fluorocarbon i tą linkę, która idzie do kołowrotka. Ok, powiedzmy, że było 7. Mamy to oplecione tutaj 7 razy wokół tej naszej linki głównej i fluorocarbonu. Teraz łapiemy z tej strony i odkręcamy nawój, który utworzyliśmy. Odkręcając z tej strony nawój, nakręcamy nawój dodatkowy na tą linkę. Czyli 7 razy, zresztą zobaczymy. Raz. Ok, i wychodzi, że to wszystko. W tej chwili zaciągam. Tutaj oczywiście te wolne końce postaramy się obciąć. Ok, z jednej strony i z drugiej strony. Jak to mówił mój tata, słuchajcie, dzieci po dzieciach, tu naprawdę to nie puści. Widzisz, jak to jest, że to jest zabezpieczone. Nie masz wolnego węzła gdzieś tam na końcu, tylko on jest w środku, dlatego potrzebne są te ostatnie nawoje. To dodatkowo zabezpiecza. I generalnie zobacz, tutaj nic się nie dzieje na przelotkach. To nic nie będzie haczyć. Czarka węzły były bardzo trudne. Moim zdaniem dla takiego początkującego wędkarza one są zbyt trudne, ale myślę, że są bardzo skuteczne. Ale natomiast są bardziej wytrzymałe na pewno. Moje węzły natomiast są bardzo proste i też są wytrzymałe. Więc dla początkujących wędkarzy ja polecam swoje węzły. Jak ktoś chce troszeczkę trudności sobie w swoim życiu zapodać, to proponuję czarka węzły. Ale ja bym to połączył jednak skutecznością. Nie, prawda jest taka, słuchajcie, każdy z wędkarzy ma inne techniki, inaczej prowadzi przynęty, inaczej zawiązuje to, o czym żeśmy na początku powiedzieli. Każdy pokazał to, co życie wędkarskie zweryfikowało i co w tej obecnej chwili stosuje. Tak jest. A że jesteśmy mniej więcej równolotkami i trochę nad tą wodą spędziliśmy czasu, pokazujemy wam naprawdę sprawdzone węzły. Lećcie na wodę i spróbujcie. Tak, szkoda czasu. My też lecimy.